Pan Sławomir pyta, do czego służą pliki cookies? Krótko i treściwie, nazwa cookies może być nieco myląca. Po polsku to się powinno nazywać przepustka, albo wejściówka, albo bilet, albo token. W środku cookie wygląda mniej więcej tak. Rząd, literek i cyferek, który może przypominać nieco skomplikowane hasło do WiFi. I taka jest podstawowa rola kukisów. Funkcjonują jako tymczasowe hasło. Żeby wyjaśnić, jak to działa, musimy się cofnąć do roku 1989 i zajrzeć do Wielkiego Zderzacza Hadronów do środka CERN, największy przyrząd badawczy, jaki do tej pory oficjalnie powstał. Zbiera mnóstwo danych, i z tych danych generowane jest mnóstwo opracowań naukowych. W 1989 roku Tim Berners-Lee postanowił wykorzystać moc urządzeń komputerów, które były wciąż jeszcze nowością w tamtym czasie i opracować w jakiś sposób na łatwe poruszanie się w tym gąszczu danych i informacji. Wykorzystał do tego komputer Next, stworzony przez Steve'a Jobsa po tym jak go wyrzucili z firmy Apple, ale to już jest inna historia o zdradzie, podstępie, milionach dolarów i nie będziemy się nią w tej chwili tu zajmować. I pierwsze strony wyglądały mniej więcej tak jak to, co tutaj widzimy. Sam tekst plus fragmenty tekstu zaznaczone na niebiesko, na które można kliknąć i po kliknięciu pozwalają nam dostać się do kolejnego tekstu, w którym znowu fragmenty są zaznaczone na niebiesko i prowadzą do kolejnej części tekstu. Jeśli klikniemy, to się coś otwiera i tu jeśli klikniemy, otwiera coś następnego i tak dalej, i tak dalej. I każde kliknięcie to jest polecenie skierowane do serwera pokaż mi tą zawartość i pokazuje i później pokaż mi tą zawartość i pokazuje i pokaż mi tą zawartość i ta witryna akurat jest nieosiągalna problem pojawia się w momencie gdy chcemy kliknąć na zawartość która jest tajna komputer nam ją pokaże bo komputer jest głupi Potrafi wykonywać tylko jedną operację na raz. Więc mamy to przedstawione na różne sposoby graficznie. W dużym skrócie chodzi o to, żeby z naszego komputera wysłać żądanie, pokaż mi tą tajną zawartość, ale to żądanie wysyłamy razem z hasłem. I wtedy otrzymujemy odpowiedź. Otrzymałem hasło, więc mogę Ci pokazać tą zawartość, stan Twojego konta w banku. Ok, to teraz, jeszcze raz, to jest moje hasło. Chcę wykonać przelew. Dostałem Twoje hasło, możesz wykonać przelew. I każde kliknięcie, każda operacja wymagająca hasła wymaga przesłania hasła razem z żądaniem co ma się wydarzyć co ma nam komputer pokazać po drugiej stronie bo komputery naprawdę są bardzo proste liczydła tylko potrafią wykonywać dużo operacji na sekundę więc żeby nie wysyłać za każdym razem hasła zostało to tak rozwiązane że logujemy się wpisujemy login i hasło wysyłamy do serwera on wtedy rozpoznaje login, hasło są prawidłowe, wyślę Tobie hasło tymczasowe unikalne, które zapamiętam sobie na przykład tylko na 15 minut. Ty nie musisz notować tego hasła, twoja przeglądarka zapamięta to hasło w postaci rządu literek i cyferek i za każdym razem, gdy będziesz klikał na swoje konto bankowe i chciał zobaczyć historię przelewów, czy wykonać przelew, czy cokolwiek zrobić tajnego, prywatnego, to z każdym Twoim kliknięciem przeglądarka domyślnie wyśle to tymczasowe hasło czyli cookiesa. Jedna strona internetowa może maksymalnie stworzyć 180 ciasteczek, jeśli używamy Google Chrome, 150, jeśli używamy Firefoxa. 180 dla opery i 50, jeśli używamy smartfona z Androidem, niezależnie od tego, ile tych ciasteczek, tych plików, tam będzie, w sumie mogą zająć 4 kB danych. 4 kB danych, używając tych znaków, które mamy na klawiaturze, czyli nie używamy ON, en, si, ci, u, umlaut ani cyrylicy, tylko zwykłych znaków amerykańskich. 4 kB, to w sumie jest tyle tekstu. I jeśli mamy jakieś hasło tymczasowe, które zajmie nam tyle literek i cyferek, to wciąż jeszcze tyle jest do wykorzystania. A to znaczy, że jeśli wejdziemy na jakąś stronę typu Facebook, który przysłał mi 9 plików cookie. Jeden z tych plików będzie zawierał kod, który pozwala mi wejść na Facebooka bez konieczności wpisywania za każdym razem loginu i hasła. Po prostu moja przeglądarka sobie zapamiętała ten unikalny kod, i po stronie Facebooka na serwerze też ten kod jest tam zapamiętany. I każde moje kliknięcie wysyła ten kod, czyli zostanę wpuszczony na swoje konto, ale oprócz tego. Przysłali mi jeszcze jakieś inne dziwne treści, co one oznaczają i w jaki sposób są wykorzystywane, to wie tylko Facebook. Dużo literek i cyferek. Przykładowo, gdybym chciał w takim ciągu literek i cyferek umieścić 20220807 13:53,32 sekundy, i dalej bym zrobił jakieś położenie geograficzne. Dalej bym wpisał jakieś unikalne dane. Jak je odczytywać, wie tylko ten, kto je stworzył. Dla komputera nie ma znaczenia, czy tu są jakieś przerwy, czy nie ma tych przerw, czy to są duże, czy małe znaczki i tak dalej, pomieszane. Komputer to sobie potrafi wszystko odczytać. Dla nas może to być niewyraźne, ale dla systemu informatycznego tutaj nie ma żadnych przeszkód. I mogę w tych 4 kilobajtach w olbrzymiej ilości znaczków umieścić mnóstwo ciekawych informacji, bo tutaj bym umieścił datę, godzinę, położenie geograficzne i jeszcze dużo innych dziwnych rzeczy. W takim ciągu znaków. Mamy 4 kB. Więc oprócz tego, że pliki cookies są potrzebne do tego, żeby za każdym kliknięciem nie wysyłać, nie wpisywać naszego hasła, Pozwalają różnym serwisom na umieszczanie na naszym komputerze jakichś danych i odczytywanie ich później, czyli stwierdzenie, czy wcześniej odwiedziliśmy tą stronę, kiedy ją odwiedziliśmy, z jakiego adresu i tak Są niezbędne do poprawnego i wygodnego poruszania się po internecie, ale niestety dają też możliwość do śledzenia naszych działań. Tim Berner z lee Zdobył za swój wynalazek, za swoje dzieło tytuł sera. I teraz to jest ser Tim berners ale po latach stwierdza, że to, co chciał stworzyć, to nie jest to, z czym w tej chwili mamy do czynienia. Jego idea rozwiązała problem, który wtedy istniał i ułatwiała działanie na sprzęcie, który był wtedy dostępny ale niestety, tak jak wiele innych rzeczy, jest wykorzystywane niezgodnie z tym, co sobie wyobraził. Nam pozostaje jedynie pamiętać o tym, że to nie my przeglądamy internet, to internet przegląda nas. Jeśli masz jakieś pomysły, problemy, pytania, napisz w komentarzu pod filmem. Może na ich podstawie uda mi się przygotować jakiś ciekawy materiał. A w tym temacie to chyba tyle na tą chwilę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócisz. Cześć.